Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w demie gry Forgotten but Unbroken, czyli można powiedzieć strategii turowej z takimi elementami XCOM, ale osadzonej w realiach II wojny światowej. Była już podobna gra, chyba Classified France, która też nawiązywała do XCOM, a nawet się zastanawiałem, czy na kanale właśnie nie zrobić z tego jakiejś serii, ale jakoś tak oglądając gameplaye tamtej gry nie bardzo mnie to tak wciągnęło. Zresztą oglądając jakiegoś gameplaya Forgotten but Unbroken również mnie to tak za bardzo nie wciągnęło, ale postanowiłem dać szansę na zasadzie, no, żeby sobie uruchomić demko i zobaczyć, jak się w to gra. I muszę przyznać, że demko mnie wciągnęło. To znaczy klimat w tej grze całkiem i powiedzmy ten balans rozgrywki bardzo pasuje do właśnie takich realiów II wojny światowej, gdzie jesteśmy troszeczkę przytłoczeni przez przeważające siły wroga, jesteśmy ruchem oporu. Nie ma tutaj takiego wrażenia jak w klasycznych XCOMach i chyba w Classified France, że jest to rodzaj takich puzli, które musimy rozwiązać, im wcześniej załatwimy wrogów, tym lepiej. Tylko musimy się troszeczkę bardziej postarać, no i troszkę funkcjonować w realiach trochę takich właśnie wojennych, to znaczy no, nie ma nic na jolo, no po prostu jak jest więcej wrogów, to wiele nie zrobimy, no krótko mówiąc. Tak więc, no cóż, będzie z tego jeden, no pewnie jak zazwyczaj jeden albo może dwa odcinki. Zobaczymy, jak pójdzie. Przejdziemy sobie jeszcze raz oczywiście tutorial, pominiemy wszystkie cutscenki. Gra na razie planowana jest do wydania w 2024 roku, czyli w tym, ale nie wiem jeszcze kiedy. Będzie język polski, ale oczywiście w demie tego jeszcze nie ma. Jest to wersja alfa, dość wczesna, więc jakby no dużo rzeczy może jeszcze tutaj nie działać, tak jak autorzy tutaj to zapowiadają. Dobra, weźmy sobie New Game. Tak jak mówię, cutscenki pominę. No tu jest kwiecień 40 rok, gdzieś w Czechosłowacji. Zostaliśmy napadnięci i tak dalej, i tak dalej. Znaczy zasadzka. Więc to pominę, bo to myślę, że jeżeli się wam spodoba i wyjdzie pełna wersja, no to można sobie wtedy te cutscenki spokojnie, fajnie oglądnąć, wciągnąć się w klimat. Teraz jakby chciałbym przejść do tego gameplayu, zwłaszcza, że na początek jest tutorial i no właśnie, ja sobie mówię, przeszedłem pierwszą misję, tą taką, co teraz tutaj będziemy widzieć. Zacząłem drugą misję, którą, że tak powiem, chyba też skończyłem, ale niezbyt zadowalającymi rezultatami, bym tak powiedział, więc będzie to moje drugie podejście, ale dzięki temu będę mógł zwrócić uwagę wam na te rzeczy, które mnie sprawiły tutaj jakby kłopot. No właśnie, to jest tutorial, tutaj mamy uciec generalnie rzecz biorąc, czyli strefa ekstrakcji, poruszanie się, każdy, jak w klasycznych powiedzmy tego typu turówkach, mamy punkty, że tak powiem, ruchu, action points, jeżeli one są tak zrobione, że możemy je poświęcać zarówno na ruch, jak i na powiedzmy jakieś akcje. Natomiast gra podpowiada nam, że czy mamy jakby szans jeszcze strzelić po ruchu poprzez taką ikonkę, to tutaj nam gra tłumaczy. No, możemy sobie kamerę obracać, bla bla bla. Bardzo interesujące jest tutaj, że oprócz paska zdrowia, ten zielony tutaj, nie wiem, to 5, co to jest jeszcze, ale tutaj powyżej ten niebieski, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest chyba siła woli, powiedzmy, tutaj ten niebieski pasek. Jest coś takiego, jak wrogowie do nas strzelają, to ta siła woli troszeczkę spada. Jak spadnie do zera, czy tam do ten, no to w tym momencie jednostka panikuje na jedną turę, więc to też trzeba mieć na uwadze. Co jeszcze? Will, panik. Mamy, powiedzmy, niektórzy mają zdolności Warcry. Może być, panik może być usunięty poprzez leczenie. To nie wiem, czy to jest jeszcze dopracowanie, bo ja próbowałem w jednej misji leczyć, ale się mi powiedziało, że jednostka nie jest ranna, więc nie możemy leczyć i nie usunęło mi tej paniki, więc nie wiem, może to jeszcze nie jest dopracowane, albo tak ma działać.
GameSpeed i tak dalej, czyli standardowe rzeczy. Mamy, jak się pojawia nowa jednostka wroga, od razu informacje, co to za żołnierz, jakie mają, no nie ma teraz tu kursora, ale jest napisane, że they can use Overwatch, czyli mogą tryb warty wchodzić, mogą hunker down, czyli się skryć za przeszkodami. W niektórych okolicznościach mogą też panikować, też jest powiedziane. Training, wytrenowanie standard, broń standardowa, wyposażenie standardowe, cokolwiek by to miało znaczyć. No i mamy, tak jak mówię, mamy standardowo tutaj, tu mamy oczywiście jak w XCOMie szanse trafienia. Co ciekawe, jak my będziemy chcieli na przykład strzelać, to możemy pod prawym klawiszem dawać więcej punktów akcji na to, żeby zwiększyć szansę naszego strzału. Ale oczywiście no, przy 8 czy 12% nie ma szans. Poza tym, jak się przekonałem w tej misji celem jest po prostu spylać stąd jak najszybciej, bo mamy co prawda tutaj raz, dwa, trzy, czterech żołnierzy Wehrmachtu, ale później przychodzą ze wszystkich innych więc nie będę tutaj nic robił, tylko tu akurat jest po prostu tutorial związany z poruszaniem się, więc nie będę tutaj nic kombinował. No właśnie, mamy 32 punkty ruchu, ten ma 28, ten ma 26, więc możemy sobie jakby powiedzmy, mamy tryb warty, hunker down, czyli powiedzmy zwiększenie bonusów do podwaja bonus za osłonę i zapewnia odporność na krytyczne obrażenia, mamy granat, możemy sobie otworzyć inwentory, czyli na co tutaj mamy perki, różne rzeczy, a generalnie rzecz biorąc. No więc tak, mamy bronię, musimy wydbać o amunicję. Okej. Okay. Jeszcze momencik. Dobra. Trochę zachrypnąłem, więc musiałem sobie jakby trochę gardło zwilżyć. Dobra, no i mamy koniec tury. Max, są różne klasy. Medyk, heavy gunner i tak dalej, więc mamy różne klasy żołnierzy. Każdy się charakteryzuje czymś innym. No cóż, ten nie dobiegnie daleko, więc niech idzie tutaj. No i mamy kolejnego ziomala, który niech idzie tu. Można przyspieszyć oczywiście ich poruszanie się spacją. Można rzucać granatami. Zauważyłem, że fajnie granaty działają, mają takie pole w środku, które zadaje najwięcej obrażeń i jeszcze tutaj takie pole, które zadaje mniej obrażeń. Znaczy im dalej od centrum wybuchu granatu, tym mniejsze obrażenia. Jakoś nie zauważyłem, żeby osłony dawały jakieś... Możliwe, że osłony też zmniejszają, ale nie zwróciłem na to uwagi. Można strzelać, bla bla bla, fire aim, change target, no to standardowo to już mówiłem. Można lutować oczywiście wrogów. Tego jeszcze nie doświadczyłem. No i dodatkowe tutoriale sobie można też włączać, jakby ktoś chciał. No i tu się pojawia dodatkowy jakiś gościu koło tego. Halinka Guard. Pur. Czy to są jacyś tacy słabsi goście w tym momencie? Dobra. No więc cóż, możemy przetestować. Aha, nie mamy tutaj. Czy ty dorzucisz tym granatem? A? Tak, żeby pokazać mniej więcej, bo ta gra nas i tak tutaj uczy tego. Dorzucisz. Dobra, jeden załatwiony. A reszta spada po prostu szybko. Nie będę się wdawał w strzelaninę, bo tak jak się przekonałem tutaj, to nie ma najmniejszego sensu. Wrogów jest zbyt dużo i co chwilę się pojawiają nowi. Więc jakby tutaj no, gra nas w tym tutorialu uczy, że w niektórych misjach po prostu trzeba spylać i tyle. Nie wdawać się strzelaninę, co też oddaje troszkę takie realia na przykład II wojny światowej, zasadzki przeważających sił wroga, gdzie no jak jest ich więcej, no to kurde nic nie zrobimy, no musimy uciec. No i to jest jedyne wyjście w tym momencie.
Gdzie jest ta strefa do tego? Tutaj. Dobra, stąd powinniśmy się już tutaj wycofać. Przyspieszmy to. No jeszcze przyspieszmy jeszcze bardziej. Teraz już do nas strzelają. Troszkę zwolniłem, żeby było pokazane. O, widzicie, spada troszkę ten willpower, ta siła woli od każdego strzału. Czyli im bardziej jesteśmy pod odstrzałem, tym no gorzej troszeczkę. Szkoda, że wrogowie nie mają paska w tym momencie paniki tutaj. Może to się zmieni w pełnej wersji, że będziemy widzieć ich siłę woli. Bo nie zauważyłem, żeby wrogowie panikowali. Aczkolwiek jest napisane, było tam napisane w opisie, że oni też mogą spanikować. Więc nie widzimy tutaj. Tu w ogóle widzę, że ma jakieś dwie tarczki, więc nie mam pojęcia, co to jest. Ten ma jedną tarczkę, ci mają dwie tarczki, ten ma jedną tarczkę, więc też jeszcze nie wiem, co to są za znaczniki. Let's do it. Dobra, ekstrakcja. Ty dasz radę? Dasz radę, dobra. Następna misja będzie taka bardziej, może nie będę spoilerował, ale będzie taka prawdziwą taką misją, której się zobaczy co i jak. No i tu mamy wszystkie coś tam, idziemy do bazy. Mamy oczywiście rozbudowę bazy, jak w XCOMach. Ale też jeszcze nie dotarłem do tego, co, jak trzeba tam rozbudowywać i tak dalej. No właśnie, mamy bazę, możemy rekrutować, uzbrajać, leczyć jednostki, wysyłać je na misję. No to standardowo. Żeby wybrać misję, chodzimy na mapę. Kontrola czasu. Czasami misje dopiero się pojawiają nie od razu, więc można sobie przyspieszyć upływ czasu na mapie. Zrekrutować możemy, no tutaj w tej szafce powiedzmy, w szafce zrekrutować. Możemy wysłać maksymalnie do 6 jednostek na misję. No i później możemy oczywiście jakby War Room tam, no gdzie możemy tutaj wybierać. No i możemy w tym momencie w pełnej wersji będziemy mieć więcej budynków, masę sposobów na doglądania naszej bazy. Trzeba jakby budować pewnie jakieś elementy, czy rozbudowywać z tego, co zauważyłem, żeby żołnierze byli szczęśliwi, rekrutować, trenować, do jakiś shooting range jest, żeby poprawiać ich zdolności, zbudować medyczny namiot, żeby jakby ich szybciej leczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie oczywiście taki rodzaj bazy całej. Mamy tutaj takie miejsca, no i możemy sobie na przykład tutaj od razu widać, wybudować, co to jest. Buildings to jest, co to jest? Image, armory, czyli zbrojownia, która mamy zasoby, czyli zarządzanie, a może zapauzujmy to na razie, zarządzanie zasobami, storage capacity, czyli po prostu miejsce na trzymanie sprzętu. Mamy co? Mamy baraki, w których żołnierze mogą się, że tak powiem, mieszkać. Tutaj nie mamy jeszcze możliwości healing, czyli to jest jakiś szpital. Mamy lepsze żarcie, czyli kuchnia. Kontakt z zewnętrzem, czy jakiś radiowy namiot. Shooting range, czyli trenowanie. Nie wszystko możemy zrobić. Jak sobie tutaj wejdziemy, to mamy tutaj dużo rzeczy. Tu mamy tą mapę świata, gdzie tu się będą pojawiać misje. Na razie nie ma żadnej, a się już czas odblokował. I dobra, tu możemy rekrutować ludzi. Tu mamy jakieś radio, co możemy kliknąć. Tu w ogóle jest ciekawe, bo możemy gdzieś radio station, możemy jakąś jedną jednostkę tutaj dać, tylko nie wiem, czy na stałe, czy nie na stałe. Przypisać i wtedy możemy, jeszcze nie sprawdzałem, możemy zadzwonić do Londynu po zapasy, pomoc, rekonesans, pieniądze, do Moskwy nawet można. Spynet jest jakiś weapon dealer, czyli jakiś powiedzmy, no może nie ruch oporu, ale taki powiedzmy, no może ruch oporu to jest. Tu mamy co? Mamy building management, czyli mamy upgrade budynków różnego rodzaju, które możemy robić. No i rekrutację. Rekrutacja jest na razie troszeczkę dla mnie, to jest lista w ogóle rekrutów.
Mamy oczywiście też możliwość upgrade'owania naszych postaci. Tutaj możemy sobie zrekrutować nowy. Mamy w tym momencie tak, mamy klasa żołnierz, klasa medyk, klasa heavy gunner. No to powinniśmy zrekrutować jeszcze troje. No to ja bym wziął snajpera. Nie wiem, czy to kosztuje coś, rekrutacja, bo nie jest nigdzie tutaj, nie widzę po prostu. Czy to co jakiś czas się pojawiają nowi rekruci. Zrekrutujmy snajpera, bo nic nie jest powiedziane. Szymon Malinowski. Później mamy jakiś saper, czyli pewnie taki, co granaty rozmieszcza. Mamy co? Komando. No to komando też jest jakaś nowa klasa, to sobie ją weźmy. No i tego już nie zrekrutujemy, bo tu jest heavy gunner, ale już takiego gościa mamy. Dobra, tutaj mamy co? Mamy kolejny namiot i tu są baraki, czyli oni już więcej nie zmieścimy tutaj ludzi. Możemy oczywiście charakter panel, można sobie wejść tutaj, przeczytać klasa, skąd pochodzi, ile HP, wiek, wszystkie, że tak powiem, historia, wszystkie cechy, charakterystykę, inteligencja, dexterity. Nawet się w to jeszcze nie wczytałem, no bo na tym etapie to może nie jest takie bardzo istotne. I możemy wejść na drzewko upgrade'ów. To też jest takie troszkę ciekawe, bo to są tak, mamy jeden punkt do wydania. Mamy double barrel, może wyekwipować dwuręczną broń na drugim slocie. No właśnie, bo mamy też sloty. Iron Arms może więcej nosić, może Iron Man nie może, że tak pasywka, a to już chyba jest wybrane, czy on ma tą wybraną, a te się świecą, które możemy wybrać. Mamy większa liczba punktów, że i to trzy poziomy można mieć takiej pasywki, to znaczy można niektóre pasywki zwiększać poziomy. Mamy co? No pain, no gain. Unit gains experience faster. Ja bym dał w tym momencie, może już nie patrząc tutaj, to są jakieś pistolety, laki, szczęście. No różne są te rzeczy, ale zawsze dobrym pomysłem jest dawać, żeby jednostka miała więcej, o 10% zdobywała więcej doświadczenia, jeżeli byśmy całą długą kampanię przykładowo robili. No i tu każdy z tych ma jakieś skille, różne rzeczy, więc jest tego sporo. Tu jest co? A, building management. Każdy budynek ma jakieś ekstra tutaj te upgrade'y, ciekawe. Tutaj mamy barracks. Assigned units, ale co to w ogóle jest? Nie, return to base. Co to jest? Aha, że do baraków możemy przypisać? No właśnie, jeszcze nie wszystko gra tutaj tłumaczy, więc nie do końca wiem, co i jak. Prawdopodobnie musimy, bo to jest jakiś temporary tent, czyli jak zrekrutujemy kogoś za dużo, to się pojawi w tym miejscu, takim malutkim namieciku, więc trzeba będzie wtedy budować więcej. Tutaj mamy co? Warehouse, czyli mamy zasoby nasze, w tym momencie różne pieniądze, wydatki, czyli żywności, ile zużywamy miesięcznie, nie mam pojęcia jeszcze. No nic, no to na razie musimy i tak poczekać, aż się, że tak powiem, pojawi jakaś misja, bo na razie misji nie mamy. Więc cóż, mógłbym tutaj kogoś przydzielić, ale... A zobaczmy, jakbyśmy chcieli na przykład wybudować nie armory, tylko kolejne baraki. 50 drewna to zużywa. A, tu od razu jest. No bo wtedy teraz możemy teoretycznie zrekrutować tutaj jednostki. Tylko ja nie chcę tutaj przydzielać, bo to jest do baraku. Tu jest rekrutacja jednostek. Bo możemy jeszcze tego rekruta, na przykład heavy gunnera, zrekrutować jeszcze jednego. Pewnie to więcej żywności nam po prostu tylko zużywa. No bo on teraz już będzie mógł tutaj być, nie? Baraki mieszczą sześciu ludzi. Ale jak on się nazywa? Wojciech Bękowski, dobra. To nie wiem, może by go tu przydzielić, tak, żeby zobaczyć. Staw. Coś to się nie chce przesuwać, kurde.
U mnie też kółeczko myszy słabo działa, więc... Dobra, no to on sobie tam będzie siedział jako radiowiec. No i teraz możemy zadzwonić po jakąś pomoc czy coś tam, nie? A może warto... War supplies... A niewiele możemy zrobić, tylko poprosić o zapasy. No nic, to odpalmy, żeby szybciej czas leciał, bo chyba nic nie możemy dalej zrobić. World event. Są wydarzenia historyczne, właśnie, które tutaj dzieją się. Niemcy napadły na Rosję. No, czyli... To był, który tam był? 1940? Już nie pamiętam. Jak to było w tym intrze, tej pierwszej misji. A, 41 tutaj jest data, no. Nowa misja. No i teraz mamy nową misję, 21 minut, to będzie długi odcinek. Musimy bronić pozycję. Trudność średnia. Tu są wszystkie, jakie jednostki będą, czyli elitarne, nieelitarne, możemy akceptować. No i teraz możemy wysłać ziomali po prostu na misję, ale możemy też je, też ich wyekwipować, nie? No i tutaj mamy perki, to już armory. Właśnie, co możemy ekwipować? Ja pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, to bym im dał, kurde, maksymalną liczbę po prostu granatów, bo apteczki też możecie nosić, tylko nie wiem, czy to nie zmniejsza punktów akcji. 10 AP? Nie, wait, robi. To może nie, nie zmniejsza. Oczywiście są różne bronie, można by to wszystko tutaj... Browning 18 AP, ten ma 17 AP, zasięg 20 metrów. 20 metrów, pistolety, nie pistolety. Dobra, to jest co to jest? Max to jest chyba medic. Jeszcze mi brakuje takiej dobrej informacji... No właśnie, że jest medyk, żeby to było tak, rzucało się w oczy. Mamy 5 granatów. Więc chrzanić. Nie chcę, żebyś miał 5 granatów. Tylko chciałbym, żebyś miał 1 granat. Czy to się da jakoś z shiftem wziąć? A, da się. Pod prawym klawiszem. Granat. Medyk ma, apteczkę ma. Nie wiem, czym się różni druga ręka. A, że to ma w drugiej ręce. Czyli tu będzie miał karabin, a tu będzie miał tego. Granat. Czy w quickslocie? Nie mam pojęcia, czy w quickslocie jest coś, czy można tego używać. Chyba nie ma znaczenia. Więc zresztą możemy, co to jest? To jest heavy gunner. Może bym udać jakąś inną broń, tak z ciekawości. Sten. Ale to jest mały zasięg. To masz jeszcze, kurczę, może nie, aż jeszcze apteczkę. Chociaż w sumie lepiej snajperowi by dać apteczkę. Bo on, rozumiem, że będzie dalej się trzymał. No tu mamy co? Saper, no to saper myli się tylko raz. Co to są w ogóle? O, no, noże do rzucania. Dynamit można też, kurde, mieć. No i to jest komando, tak? Komando ma granat. Może tak, granat dajmy mu tu, a jak jest komando, to niech ma... Aha, nie możemy drugiego jeszcze noża dać. On ma nóż. Ma jakąś czapkę, hełm i tak dalej. Nie wiem, czy więcej nie powinno się amunicji dawać, nie mam pojęcia. Na pewno musimy się wyposażyć w granaty. Tyle to wiem. Tak, żeby każdy miał granat, prawie że. Ten będzie miał nawet dwa. No dobra. Tu mamy jakiś trade, nie mam pojęcia, co to jest. Czy możemy sprzedawać, kurde, kupować? Nie. Aha, że możemy między ludźmi przesuwać pewnie rzeczy. No dobra. No to wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. No to do dzieła.
24. Najwyżej będzie bardzo długa misja. Postaram się w miarę szybko tą misję zrobić. Jak nie, to będą dwa odcinki. Tu jest też ciekawe, będziemy mieć karabin, który możemy tutaj dać jakąś jednostkę i ona będzie tutaj... Dobra, zbliżają się wrogowie, będą do tego, musimy się przygotować, bla bla bla. Rozumiemy i tak dalej. Możemy rozkładać miny, to jest fajna rzecz, jeżeli mamy sapera, zdaje się. Więc to jest ciekawa rzecz. Czy mamy 5 min do rozstawienia? Ja jak sobie zacząłem tu grać, to rozstawiłem, myślałem, że oni tylko stąd przyjdą. Tak, bo jest informacja, że oni stąd będą przychodzić, ale kurde, nie zauważyłem tego, że oni też będą przychodzić stąd. Już wszystkich dałem na tamtą stronę i tu nie miał kto flanki bronić. Więc tutaj bym zrobił minę. Jedną, drugą. Dwie miny tutaj. Dlaczego tak? Dlatego, że wrogowie zajmują pozycję właśnie za przeszkodami terenowymi. Mógłbym tutaj zrobić, ale oni nie będą skłonni tak lecieć od razu. Więc lepiej dać te miny tutaj, bo oni po prostu wtedy i tak wlezą na to wszystko. Dwie tutaj. Dobra, tam dajmy minę. Możemy rozpocząć. Możemy zrekrutować jednostkę tą taką, która tutaj czekała na nas. Więc jeżeli chcemy, no mamy równie hunker down, to są wszystkie nasze umiejętności, możemy tutaj wejść i dokonywać interakcji z takimi obiektami, ale to jest ma karę, że niektórzy, na przykład heavy gunner lepiej będzie z tego używał, ale na przykład medic będzie miał minus 10% szans na trafienie, rekrutacja i tak dalej. No i teraz w zasadzie powinniśmy rozstawić naszych ludzi, nie? Dobra, czyli możemy zrekrutować tego gościa. I teraz możemy nim sterować. Medyk. Snajper. Saper. Gdzie mamy tego heavy gunnera? Dobra, ty zajmiesz miejsce tu. No i teraz w tym polu on będzie strzelał po prostu. To strzelanie jest takie dziwne tutaj, ale okej, dobra. End turn. Teraz tak. Ciebie bym dał. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy podejść jak najbliżej i sobie włączyć tryb warty. Aha, tu już nie możemy zrobić. No to hunker down. Medyk. Medyka nie wiem. Ciebie bym dał gdzieś z tej strony. Albo nawet i z tej strony. Teraz tak, drugą stronę trzeba będzie obstawić. Alvin. Mam nadzieję, że Saper nie ma jakiś kar do używania tego. Saper lecisz. A tam jeszcze był jakiś gość. A już widzę żołnierza Wehrmachtu. Już tam jakiegoś ziomala widzę. Już są. Charlie, ty jesteś kim? A, ty możesz robić ten Warcrate, czyli komando, czyli... O, komando to daje właśnie jakby takie dodatkowe ten. Ciebie damy tu. Ile to punktów zużywa? Hunker down. Nie jest 3 punkty? Nie. No, jeszcze nie jest powiedziane. Nie jest napisane, ile tu potrzebujemy. Dowódca powinien być z tyłu, no ale ten idzie na YOLO. No właśnie teraz nie mogę, bo nie wiem, ile to zajmuje punktów, ten hunker down. To tu jest nie wszystko jeszcze widzę dopracowane. Troszkę gościa wystawiliśmy. To medyka. Medyka damy na tą flankę. A snajper, kurde, no snajper to by było dobrze, żeby... Jakbyś tutaj był, to tylko, że stąd będą... A nie, może będziesz w stanie. Dobra, snajpera damy tu. Robi się. Widzicie? Cyk. Ale to dopiero uzbroił minę. Dopiero jak zejdzie z tej miny, to będzie miał problem gość.
Aha, gościu już się kurde zaczął ten, no. Dobra, przyspieszmy to trochę. Aha, przeszedł przez minę i już dostał po ryju. Dobra. Pytanie, czy ja trafię tego Charlie'ego teraz? Jeżeli to mam taki, no mogę trafić. Nie wiem, czy jest, nie sprawdzałem, ale no logiczne by było, że będzie ogień, że możemy trafić swojego gościa. Ale ciebie dałem specjalnie tutaj, bo teraz mamy fajną... Ciekaw jestem, czy mina wybuchnie, jak tak zrobimy. Grenade! Grenade! Chyba wybuchła mina też. Dobra, to ty się tu schowaj stąd. Nous nous battons pour la liberté. Dobra, bo to tak przestawia to wszystko. Teraz tak, to żeby wam pokazać. Tu możemy robić, nie mamy tutaj wiele... On strzela po prostu tak i losowo trafia różne jednostki. Nie wiem, czy tych trafimy, bo oni są za skałami, ale to chyba ma nieskończoną amunicję, tak mi się wydaje. A dostał go jeden. Jednak. Czyli jednego żeśmy ubili, został tutaj tylko jeden. Dobra. Dobra, to tam sobie zobaczymy. Teraz tutaj jest większy problem, kurczę. Fajnie byłoby granatem, kurczę, tu walnąć. Czy ty jesteś w stanie, kurczę, kogoś trafić? No niestety nikogo nie trafiłeś. Czy ty jesteś w stanie tym granatem dorzucić gdzieś? No właśnie nie. No i teraz jest pytanie, bo jak ja tutaj mógłbym wejść, to rzucę jeszcze granat, ale nie wiem, czy stąd dorzucę. Spróbujemy. Nie. Znaczy tych dwóch mogę co najwyżej. Dobra. Aha, i minę od razu, żeśmy tam wysadzili też. Ten ma 3 HP, no dobra. Dobra, tu jest jeszcze jeden, tu jest drugi. Teraz tak, ty żeś troszkę dostał od tego gościa. Dorzucisz do tego granatem? Szkoda trochę granatu. Nie widzisz gościa, widzisz 29% szans. Kurczę, no. No nie pójdziesz na YOLO tutaj. Ale 29% szans to jest niedużo. Idź za pełną osłonę. I zrób tryb warty. Czy ty możesz tego gościa tam na dole coś zrobić? No tu jak przebiegniesz, to już nie dostrzelisz do niego. A granat... Szkoda, że się powinno być coś takiego, że jak tutaj idziesz, to nie tylko, że możesz strzelić, ale tu powinny się na przykład wygaszać. Lepszy byłby wskaźnik, moim zdaniem, że tu by się wygaszały rzeczy, których nie możemy zrobić po dotarciu w dane miejsce. Wtedy byłoby to bardziej czytelne. No nie wiem, możemy tryb warty zrobić. Dobra, ty widzisz gościa jakiegoś tam. 78. Nie trafił. Umarł. Wykrwawił się. Ten mu 2 punkty życia zostały. O, tam właśnie. Nie przeczytam tego po niemiecku. Spadochroniarz. Training, weapon, equipment. Excellent. Mogą Overwatch, Hunkered One. No właśnie. To są spadochroniarze, czyli jakieś elitarne jednostki. No to jeszcze nam dochodzą tytuł tutaj. Dobra, zajmijmy się najpierw tą flanką. Tutaj został jeden gość plus tych dwóch spadochroniarzy. Czy ty możesz...
Możesz strzelać. Dobra, może go trafisz. Dobra, jest. Ubity. Nie, trafiłeś tego gościa z daleka. A tego nie trafiłeś. Może jest za blisko. To też dobrze. Oui, monsieur. Kurczę, no najchętniej bym tutaj poszedł, tylko nie będę miał już strzału. Tutaj też nie będę miał strzału. A czy ty możesz... czy ty, gościu, możesz tego trafić? 26% szans. Szkoda, że też nie ma tego paska właśnie, który pokazuje, że oni mogą spanikować na przykład. A ty miałeś większe szanse, trzeba było tak robić. Kurde, co ty masz za karabin taki dziwny? Jeszcze nie trafiłeś. No dobra, to tamta flanka jest słabo. Jak tutaj wygląda sytuacja? Tam jest gość. O Jezu, ile ich tu jest. Dobra, to ty już nie masz granatów, tak? A masz może inwentory? Nie, tobie nie dałem żadnych granatów. 44% szans, żeby w gościa trafić. Ale wiesz co? Ach, kurczę, troszkę to takie jest. Zrobimy to tak. Tu jest jeszcze jedna mina, może ktoś na to wejdzie. Może ją trzeba było gdzieś tutaj dać. Czy ty możesz w kogoś strzelić? Masz 4% szans. To ty zrób hunker down. Ciebie zaraz weźmiemy. Ty masz tutaj zagwostkę, kurde. Bo tu będziesz miał dwóch takich przeciwko sobie. Najlepiej byłoby poczekać i tym granatem cisnąć. Dobra, zrób overwatch. A ty masz 68% szans na trafienie w tamtego gościa. No to jedziemy. O kurde, trafił. Oni są całkiem celni, kurczę. I, no właśnie, i to jest taka wojna pozycyjna, kurczę, w tym momencie. Nie, tutaj do drzewka podejdź. Overwatche też nie są celne, widzę. No, nie poszedł tam do tej miny. Tu by się jeszcze jeden z granatem gość przydał. Dobra, przyspieszmy to. No dobra. Czy ty możesz granatem tutaj cisnąć? Żeby tych dwóch tak... Gdzie oni są? Jakbyś podszedł bliżej, to by była szansa. Tylko to będzie troszkę ryzykowne. Ale kto nie ryzykuje? Dobra, jedziesz na YOLO, kurde, gościu. Tamten jest bardziej groźny, ten spadochroniarz, więc jego weźmiemy w tym. Bardzo dobrze. I spadaj z powrotem za drzewo. Dobra, ty już nie masz granatów, tak? Ty już nie masz niestety granatów i to jest pewien problem. Z tej strony. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie kogoś trafić. Dobra. Bardzo ładnie. Trafiłeś przynajmniej dwóch. Tu by się ktoś z granatem przydał, tylko że kurczę, nie mamy nikogo już tutaj na tej flance z granatem. Więc co? To jest właśnie głupie, bo jak ja tu zajmę za pełną osłoną miejsce, to oczywiście strzelę jeszcze raz, ale później nie będę musiał uciec za niepełną osłonę, żeby cokolwiek móc zrobić, żeby ten mógł strzelać. Więc no. A jak tam snajper? 58%.
Może spróbuj tego gościa trafić. 78. Dobrze. Także klimat jest taki, bym powiedział, fajny. Charlie, ty chyba nie masz już granatów, nie? Właśnie ty nie masz, masz granat. W quick slocie. A, z quick slota, da się z quick slota. Tylko za daleko są. Dobra, bo jakbyśmy tą flankę, kurczę, tutaj ogarnęli. Nous nous battons pour la liberté. Jakbyśmy tę flankę ogarnęli. Chciałbym tego. Chociaż w sumie można to tak zrobić. To wtedy ten zginie, może. Grenade! Okej, okay. No tylko że jednej rzeczy chyba nie przewidziałem. Czy ty będziesz w zasięgu tego? Właśnie. Ale ty jesteś poniżej, więc może się spróbujmy, bo tak z ciekawości. Czy trafimy swojego gościa? Nie trafiliśmy nikogo w ogóle. To może być przypadek. Nie odpowiedziało to na nasze pytanie. Max, no ty masz jeszcze jeden granat. Ale wiesz co, ciebie to z tym granatem, to ja bym na tą flankę jednak przesunął. Mimo wszystko. No tu będzie jednak potrzeba. Jeden HP mu zostało, kurde. Dobra, już teraz mam minus 57 HP. Snajper. 22% szans. No. Not enough. Aha, bo ty już strzelałeś. Dobra. Ich ciężko wyłuskać z tych osłon. O kurde, tego znowu nam Heavy Gunnera poharatał. O, dobrze, wlazł na minę. Jest dużo tutaj jeszcze. Oho, ten jest, kurczę, jakiś odważny. O, pięknie, dobra. To mi się podoba, dobra. Jakie ty masz 100% na trafienie tego gościa? No to dawaj gościa, kurde, jak 100%. Po co tu podchodził? Tyle możesz zrobić? Czy ty masz coś w plecaku, jeszcze jakiś granat? Ty akurat nie masz granatów, ale możesz spróbować tego gościa trafić. Najbardziej dostaje Karel. Dobra, ty stąd już nie strzelisz, ale ja bym chciał, żebyś miał później na granat. Bo ten granat... Aha, też nie możesz. No właśnie, kurczę, nie wiem ile to HP zajmuje, tych punktów. Hunker down 14, a no właśnie. Dobra, przejdźmy na tą flankę. Dobra, tu nie będziemy, kurczę... Monsieur, oui monsieur. Jak to not enough AP? Może trafić. Dobra, dostał. Sześćdziesiąt sześć procent. No właśnie, idź do diabła.
Dobra, ten próbował odejść z tego, ten bleeding ma. Dobra. Oni się nie leczą. O kurde, trafił mnie. Jeszcze się ukrył. A ten nie będzie stąd chciał odejść. A nie, odszedł, dobra. Dobra, powinienem był to przyspieszyć troszkę. Dobra, jak oni są daleko, kurde, ty nie dorzucisz tym granatem do nich. No, niestety nie dorzucisz granatem, a na to liczyłem troszeczkę. No nie będę cię tam wysyłał, bo to by było bez sensu. Dobra, nikogo nie trafiłem. Tryb warty, masz 18% gościa. A ty możesz przełączyć na pistolet. Masz tryb warty? Myślałem, że nie masz trybu warty. Nie wiem, czy tu trafisz, kurczę, tego. Mam nadzieję, że nie. Dobra, nikogo nie trafiłeś. Dobra. Sprawa załatwiona na tamtej flance. Natomiast na tej flance ja bym ich tu, kurde, starał się oflankować. Bernard jest MVP tej misji, zdaje się. Przyspieszmy to. O kurde, atakują jednak. No dobra, to teraz tą flankę musimy ogarnąć. Granat. Czy ty jesteś w stanie narzucić granat tak, żeby dwóch gości objąć? Było przez chwilę. Przez chwilę było. Pixel perfect, trzeba będzie to zrobić. Masz poziom wyżej, bardzo dobrze. Już się robi. No ammo, dobra, przeładuj. Sto procent. Żegnaj nazisto. Dobra, to co? Mamy tutaj tylko tych dwóch gości. No tutaj się boję, że mnie oflankuje gość, jak ja tu pójdę. Więc zróbmy tryb warty, jak się będzie ruszał. Ty już nic nie zrobisz. Ty w zasadzie, no nie masz co tu strzelać, więc... przejdź na tamtą flankę powoli. Poza tym ty jesteś najbardziej poharatany. Tu już nie ma nikogo? Ta, to już nie ma nikogo. Więc... no i komando... lecimy. Dobra, bo ja się teraz zaraz zgubiłem się, kto jest gdzie. A! Nie, a. Kurde, chwila, moment. A, dobra. Okej. Okay. You will never fight us.
Dobra, został jeden gość. Masz 44%. Ty nie widzisz gościa, nie masz żadnego granatu, nie. To zrób tryb warty. Ty masz granat. Nie wiem, czy tam dorzucisz. No i to jesteś trochę poharatany, więc... A, nie dorzucisz. Mam nadzieję, że on nie ma granatu. Dobra, tu mamy jeszcze 52%. 72. No to zostaje do Bernarda to wszystko. Bernard, jakie to masz? 45% szans? Ach, kurczę, tu jest akurat słabo. Stąd już nie strzelisz. Dobra. Czemu nie widzisz go? Do, trafiony. No dobra, teraz to już jest łatwa piłka. No ammo, dobra. Zmieścimy się w godzinę, widzę. Dobra. No, więc myślę, że to daje jakby pogląd na to, jak wygląda, powiedzmy, ta gra, jaki jest klimat tej gry. No taki bym powiedział, ja teraz byłem lepiej przygotowany, bo wiedziałem mniej więcej, co mnie czeka, dlatego wziąłem więcej granatów i dlatego mi to poszło tak w miarę łatwo. Dobra, możemy sobie zaakceptować Bernarda, proszę bardzo, i wracamy do bazy. No i dostajemy jakieś tam zasoby, no, morale, to właśnie temporary tent, morale, dobra. No nie jest do temporary ten, bo żeśmy zdążyli wybudować. Tutaj powinien gość być, a nie. Gościu jest tu, tak? Temporary. Mamy dobry. Weź tutaj. Wszyscy mają, że tak powiem, te. Bernard. All unit. Barracks 2. A, dobra, zaznaczamy assign. Dobra, gdzieś będziesz w tym tymczasowym. Nie ma potrzeby, żebyś był w tymczasowym namiocie. Tak, już go... Bo mamy wybudowany nie tymczasowy. A tu kto tu coś? Co to za gość tutaj? Pali sobie papieroska, gościu. Jakiś. Dobra. No to cóż, to ja myślę, że dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej grze. No i czy warto waszym zdaniem na nią czekać i ewentualnie czekać na serię z tej gry u mnie. A na razie dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć!